Ale mu dał! Siemano, z tej strony Agrofili. Witam was oto w pierwszym vlogu na moim kanale. Vlog dzisiaj z uprawy pod owies. Gruberujemy na 17 cm. Parę dni wcześniej zostało rozsiane tutaj saletra w dawce 200 kg na hektar i korkali 100 kg na hektar. Znajdujemy się na kawałku 20-hektarowym, aby się wysiać 5 hektarów, bo reszta będzie łubinu. Z tego też zobaczycie film. Tam możecie w oddali zobaczyć. Case idzie jak przecinek. Nic go nie zatrzyma. Gruber 11 łap, 2,7 metra. No i co? Jeśli ten vlog wam się podoba, dajcie łapkę do góry, subskrypcję i mam nadzieję, że pod tym filmem damy radę dobić 50 łapek do góry, a ja nie przedłużam i widzimy się w dalszej części odcinka. Jesteśmy już w kolejnej części odcinka. Jak możecie zauważyć, jest tutaj robiona uprawa bezorkowa. Uprawiamy po życie. Było tutaj żyto, jak widzicie, dużo słomy na wierzchu. Okej, okay, idzie, kopki, silnik zdrowy. I o to chodzi. Gruberujemy na 17 cm. Jeździmy gdzieś 10 na godzinę. 2,7 metra, 11 łap, gruberek. No i co? Ja idę, zrobię kilka łódź pod muzykę i widzimy się dalej. Can't you see it? Sure, I'm watching. I am hot for you in every way. And turn her up. Jak mogliście zauważyć na ujęciach, wał z tyłu w gruberze mamy talerzowy, dlatego że taki był, jak go kupywaliśmy. No, jeśli ten vlog wam się będzie podobał, jeśli to wam się spodoba, to tych vlogów na kanale będzie więcej. No i co, ja nie przedłużam i lecimy dalej. Znajdujemy się na kolejnej części pola. Jak możecie zauważyć, ziemia bardzo ładnie spulchniona. O to właśnie chodzi. Jak widzicie, wilgoć w ziemi jest. I dobrze. I co? Jeśli ten vlog wam się spodobał, dajcie subskrypcję, łapkę do góry i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym vlogu. Cześć wszystkim! I'm watching, I am hot for you in every way. And turn her off.